Cześć, witam was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam od razu z ferworu walki. I co to jest za maszyna ciekawa? Foloprój, dziś zlikwidujemy Foloprója. Podatność, kurde, odporność na ogień. Jestem ciekawy, co by go zaatakować. Się nie spodziewałem. Kurde, wodą. Świetnie, on ma większe nóżki. Dla niego taka łuża nie straszna. Z nim sobie tu zawalczymy, wygląda. A ja jednak zaryzykuję tym ogniem. Spadać. Czym mnie tu zaatakował? A, on pluje. Na drugą stronę przemierzymy szybko. Mam nadzieję, że to dobry pomysł. Tych już nie mam jak wytworzyć. Dobra. Drodzy widzowie. Hey, Lloyd! Udało ci się! Ja się tak bardzo nie cieszę, bo naprawdę... Chodźcie panowie, ruszać się! Zobaczymy, co będziemy mogli sobie wytworzyć po tej walce. Zachowam to sobie. No pewnie zachowaj, Eloy. Tego nadal nie. Te też są świetne. Kurde, będziemy musieli zawalczyć, wygląda na to. Gdzieś pozyskać materiały. Czemu? Pierw ja chciałbym iść znać Posejdona. Dobra, możemy z sobą porozmawiać w sumie. Bardziej niż w porządku to... Ty... Udało się! Wszystkie ognicho, o jakich mogliśmy marzyć i to wszystko dzięki tobie! Bardzo... wzruszające. Ale może byśmy tak, no wiecie, wzięli po co przeszliśmy i wynieśli się, zanim kolejny z tych tam się tu pokaże. Już, już, liczę okruchu. Nic złego w odrobinie szaleństwa. Choć powinniśmy dać odejść ognistowłosej przyjaciółce. Chyba ma tu na dole coś do załatwienia, prawda? Racja. No, jasne. Potrzebna ci pomoc? Spokojnie, poradzę sobie. Bardzo dobrze. Zaczniemy wnosić ognich na górę. W razie czego wołaj. Dzięki. Gumi jagody by nam się przydały. Co ty, Eloy, mówisz, że nic nie potrzebujemy?
Ja myślę, że potrzebujemy wręcz dużo materiału gumy jagody. Pytanie, czy tam będziemy musieli się jakoś spiąć. A, za mało. Z czego nam brakuje tu w zasadzie? Dziczyzny, jagód też. Wszystkiego nam brakuje. Masakra. A dobra, to są te drzwi. Dokładnie. Poseidon powinien być za tymi drzwiami. Trzeba zabrać go do domu. O, ale ciemno tu. Masakra. Dobra. Poseidon powinien się ukrywać w jakimś procesorze. Muszę znaleźć konsolę i zyskać do niej dostęp. Tam. Teraz można użyć tej konsoli. Mimo wszystko, nowy zapis. Kolejne włamanie, czyli tu może być jakieś hasło. Zdecydowanie. Pora zabrać cię do domu, Posejdonie. A nie. Matka. Wszystkie wody prowadzą do mnie. Elizabeth Sobek. Alfa 1. Aktywowano główne obejście. Przywracamy go do podstawowej funkcji Poseidon. Dobrze. Muszę to zanieść Gai. Wygląda na to, że Poseidon rozpoczął przywracanie zasilania w mieście. Tak się zastanawiam w tej grze, czemu w tej sytuacji ludzie mieszkają w takich wioskach, jak można mieć takie fajne miasta. Chińskie miasto bądź chińska dzielnica. Teraz trochę straciłem. A dobra, możemy tam się wspiąć. Stanley Chen, to mieliśmy. Winda. Morlund musiał ją zbudować, zanim wszystko zalało. Może wciąż działa. Nie musiałabym wspinać się z powrotem. Kurde, tylko Eloy, tu jest tak ciemno, ja nie wiem, gdzie ty widzisz tą windę. Świetnie, świetnie, ale ja jej nie widzę, Eloy.
co tu do windy? Gdzie tam? Też tu wchodziliśmy. To? O, tu! Winda. Morund musiał ją zbudować, żeby wszystko zalało. Może wciąż działa. Nie musiałabym wspinać. Mieszkałem jakiejś nowoczesnej windy, a tutaj wybudowana po prostu na wykopaliskach z tego, czego... z tego, co było właściwie, a nie czego. Nie najszybsza ta winda, ale zawsze. Cokolwiek zrobiła, to włączyło prąd w całym mieście. Czy to... O, pokaz, jakiego pragnął mój dziadunio. Jeszcze jeden. Jego sen ziszczony, pamięć dziadka uhonorowana, a nasz bohater ujrzał morze świateł na pustyni i zapłakał ze szczęścia. A gdy widziałem ognichy za dzieciaka, nie myślałem, że mogą być jak to. Dziękuję, Aloy. Znalazłaś to, czego szukałaś? Tak jest. Teraz muszę ruszać dalej. Cóż, wróć, kiedy będziesz mogła. Mam tu mnóstwo do zrobienia. A co ze spektaklem z ognichami we Włości, o którym mówiłeś? O, to jest spektakl. O, wyobrażasz sobie? Ludzie zewsząd pędzący tutaj, żeby to zobaczyć? Plus jakieś jedzenie i miejsce na nocleg. A potem wpadł w rozrywek. A jeszcze gry losowe. Takie na okruchy ma się rozumieć. Nowy plan, co? To życzę szczęścia. Do widzenia. Te wykopaliska to opowieść na wieki. A to dzięki tobie. No okej, ale czy to koniec zadania? Chyba jeszcze będziemy musieli to dostarczyć do Gai. Wpadnę zobaczyć. Zobaczmy tu. Myślałem, że może jakieś dodatkowe aktywności mamy, ale w pierwszej kolejności idziemy do ognicha. Teraz muszę zabrać Posejdona do Gai. Najpierw odwiedzę te... Tu mamy najbliższe ognicho. Więc co się tu udamy? Mamy też te pakiety od podróży, ale one się kończą i nie chciałbym z nich korzystać. Widzę cię, czempionko. Usiądź, proszę. Nie chcesz przegapić okazji do handlu ze mną! Ja chcę z tobą pogadać. Jakaś karawana Oseramów rozbiła obóz w piaskowni na południu. Dotychczas ich tolerowaliśmy. Ale ich przywódca, to chciwy spekulant, przekracza granice. Najchętniej posłałabym ich w diabły. To akurat zrozumiałe. Granica opłacalności. Zdaje się, że Oseramowie sporo ryzykują, siedząc tutaj. Powinnam z nimi pogadać, ustalić, co chcą robić. Tędy? Tak dziwnie by... No zdecydowanie nie. No. Przecież tu mamy ścieżkę elegancką. Wydreptaną. Proszę tu na górę. Czasami ta nawigacja w tej grze zmyli mnie, ale zobaczymy, co Gaia będzie miała do powiedzenia.
Kurde, ja bym jeszcze sobie do swojej skrzyni podszedł. W sumie to jest dobry moment. Tylko gdzie ona była tutaj? I bym sobie zabrał gumy i jagody, bo na pewno jest pełno ich skrzyni. Dobra, przez chwilę ją widziałem. Dobra, jest. Mam. Aloy, w skrzyni jest więcej rzeczy. Częstuj się. Okej, ale ja chciałem swoją skrzynię w zasadzie, a nie tą. Gdzie ja to widziałam? Ale może być. I tutaj też mamy jakąś aktywność poboczną do wykonania jeszcze. Dobra, może niekoniecznie dziś. Idźmy do Gai. Zobaczymy, co nam powie. To już trzeci moduł, a mamy cztery zdobyć, tak? Witaj ponownie, Aloy. Widzę, że odzyskałaś Posejdona. No a jak? Myślałeś, że będzie inaczej? Dobrze. Zaraz zejdę. Aloy, zdołałam odblokować kolejne pomieszczenia wewnątrz budynku. Dzięki. Dzięki, Gaia. Dokładniej w tym miejscu po tej ciężkiej walce, ale na pomoc przyszły nam bomby. Będziemy kończyć ten odcinek. Ja się fajnie bawiłem, fajnie nową maszynę poznaliśmy. Nauczyliśmy się z nią walczyć, więc bardzo wszystko na plus w tym odcinku w zasadzie dla mnie. A jak to wygląda z waszej strony, proszę dawajcie znać w komentarzach, czy to poprzez łapki w górę. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.